Jesteśmy na Mysiej 3, to właśnie tu po raz kolejny trwa Okaka Design, czyli wydarzenie, które skupia architektów, projektantów oraz przedstawicieli wielu marek. Jak było na tym wydarzeniu? Posłuchajcie w naszej relacji. Marcinie, na scenie rozmawialiśmy o tym, jaki był tegoroczny Mediolan, jakie są Twoje refleksje? Ja muszę powiedzieć, że moje refleksje są bardzo pozytywne. Marki coraz bardziej świadomie podchodzą do produkcji, informują nas o tym, z czego dany produkt jest zrobiony. Same targi się też bardzo mocno zmieniają. Nie było chociażby wykładziny bitumicznej, co może dla niektórych są to bardzo małe zmiany, ale jako osoba, która pracowała przy targach, chociażby Warsaw, wiem, jakie to są trudne decyzje, czasami po prostu niemożliwe do podjęcia. Więc pod tym względem te wszystkie różne ilości podejmowanych decyzji, mianowicie chociażby to, że nie mamy tysiąca gadżetów też z każdego stoiska i z targów, zwiastują, że po prostu idziemy w dobrym kierunku. Oczywiście każdy by chciał, żeby to była rewolucja, ale ja wierzę, że jednak ewolucja jest bardziej rozsądna. Pokazujemy i tak naprawdę przypominamy nowości, które launchowaliśmy w zeszłym roku. To jest kolekcja Next Tech podłóg. W tym zakresie mamy do zaproponowania podłogi hybrydowe i podłogi winylowe. Akurat podłogi hybrydowe są takim fantastycznym połączeniem drewna i kamienia, więc są takim elementem przejściowym, ale dużo trwalszym, o wyjątkowej odporności, więc polecanym na pewno dla tych, którzy troszkę może obawiali się drewna, ale dzisiaj mają gwarancję tego, że będzie to produkt na lata. Michale, kolejna edycja UDF za nami. Jakie wnioski? Jakie wnioski? Przede wszystkim jeden, że ta potrzeba spotkania się branży, ale również możliwość jak gdyby z takiego fizycznego bycia na wystawach, cieszenia się wzornictwem była nam wszystkim bardzo potrzebna. Po tych 2 latach pandemicznych możliwość prawdziwego udziału w wydarzeniu festiwalowym to coś, co zachwyciło chyba wszystkich naszych widzów i również partnerów. Ale to, co dla mnie było szczególnie ważne, to też taka świadomość, że projektowaliśmy przez całe te 2 lata, że mieliśmy co pokazać, że świat projektowania no, nie spoczywał na laurach, nie czekał, tylko wciąż aktywnie się rozwijał. Kontakt Simon od 101 lat pokazuje, że osprzęt elektroinstalacyjny oprócz tego, że jest funkcjonalny, to też staje się de facto biżuterią na naszych ścianach i warto o nim pamiętać na etapie projektowym i na etapie konstrukcji funkcjonalnej obiektu. To już jest 10 lat, jak prowadzę pracownię jako architekt wnętrz. Wiele się zmieniło. Ale myślę, że to jest co najmniej 2 lata, jak nasza rzeczywistość zmieniła się do góry nogami. Jeżeli połączyć te 2 fakty razem, czyli kontekst geopolityczny oraz mój osobisty bycia projektantem, to tak naprawdę mamy obraz tego, o czym mówię w 30 punktach. Zainspirowany piosenką Boba Dylana stałem z kartkami i rzucałem nimi w powietrze, opowiadając o tym, co mi leży na duszy i dosłownie wyrzucałem z siebie to, co leży na sercu projektanta wnętrz i chyba nas wszystkich, jako ludzi, którzy obserwują, jak geopolityka i to, co jest globalne, wpływa na nas lokalnie. Dziś mamy tak różne potrzeby i w tak różny sposób żyjemy, że telewizor, który w większości naszych domów jest obecny, też powinien być różny. I takim doskonałym przykładem telewizora właściwie dla każdego, który z jednej strony zaprasza nas do świata sztuki, a z drugiej pozwala też oglądać telewizję, filmy, zdjęcia, to jest telewizor The Frame. Czarny ekran wyłączonego telewizora zazwyczaj był przestrzenią, z którą nie wiedzieliśmy, co zrobić. Dziś możemy za pośrednictwem tego telewizora, czyli The Frame, odwiedzić na przykład Muzeum w Prado, obejrzeć pracę impresjonistów albo własne zdjęcia.
No my jako architekci jesteśmy odpowiedzialni. Mamy możliwość kształtowania postaw zakupowych naszych klientów, mamy możliwość wyboru materiałów. Oczywiście to się dzieje w ujęciu kosztorysów, planów, budżetu, natomiast wpływ na to mam poczucie, że jest ewidentny. Architekt wpływa na to, co nasz klient wybiera. Fajnie, gdyby inwestor widział w nas swojego przyjaciela, swojego partnera po prostu w tej drodze inwestycyjnej, bo z kolei kolega Janek wspomniał właśnie o tym, że my nie wychodzimy z uczelni z kompletem wiedzy, my cały czas ją zdobywamy i tak jak lekarze zdobywają wiedzę non-stop, żeby nas jak najlepiej leczyć, my architekci zdobywamy wiedzę współczesną, o współczesnych problemach i jak sobie z nimi radzić, żeby móc je przekazywać naszym inwestorom, żeby projektować właśnie w duchu współczesności, ale też zaradzając na te problemy, które są najbardziej palące. OKK Design to cykl, który organizują od dekady. Dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście z nami. Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach.